Hej, kochani, z tej strony już, tym razem Juna. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować mojemu drogiemu przyjacielowi, skrytomówcy, który wyjaśnił Wam powód mojej dość długiej nieobecności w poprzednim filmiku. Ja niestety nie mogłam i nie za bardzo też miałam czas, aby przede wszystkim ten filmik nagrać. Zalałam mikrofon, ale to już zupełnie inna historia. Tak czy siak, jestem mu bardzo wdzięczna i z tego, co też czytałam to w top komentarzach, ktoś. Pozytywnie przyjęliście jego głos, także tym bardziej mnie to cieszy. No a tym razem już ja Wam wyjaśnię w filmiku, dlaczego znowu znikam, ale ze spokojem. Jest to po prostu nieobecność spowodowana tym, że wyjeżdżam na tydzień do Francji na wakacje. No i po prostu nie będę miała dostępu do komputera, a tym bardziej do mikrofonu. Chciałam już Was, z racji tego, że Was szanuję, chciałam po prostu ja już to powiedzieć. I wyjaśnić wszystko, aby nie było żadnych nieporozumień. No i są też jeszcze sprawy organizacyjne, o których też powinno się powiedzieć. Pierwsza sprawa jest właśnie taka, że nie będzie mnie do 5 lipca, czyli wszystkie filmiki jakby no, nie będą znowu wrzucane. Mogę wrzucić jedynie te filmiki, które już zostały nagrane wcześniej przeze mnie, przez moich przyjaciół, i one też się pojawią w najbliższym czasie, jeszcze w trakcie mojego wyjazdu. Kolejna sprawa jest taka, że kiedy powrócę chciałabym zrobić replauda niektórych filmów, a tych filmów trochę jest. I po prostu niektóre playlisty będą, będą zablokowane aż do czasu, kiedy te filmiki odnowię i te filmiki będę musiała jeszcze raz od nowa nagrać, bo też trzeba właśnie będzie oczywiście dać nowe znaki wodne i po prostu intro. I jest to spowodowane wyłącznie tym, że kiedy rok temu zakładałam kanał Younacian TV po prostu, jakby ja też byłam takim nowicjuszem, i ja nie ukrywam, że ja nadal jestem tym nowicjuszem, bo mój kanał jest amatorski, i hasło mojego kanału jest takie, że to ja wraz z wami tworzę ten kanał i pomagamy sobie nawzajem. I po prostu minął już ten rok, ja też zaczęłam jakby mieć coraz bardziej wybredny gust, też zaczynam dojrzewać, chyba jak każdy, no i też się coraz bardziej kształcę w świecie mangi i anime, w, świe w kulturze. No, i przeglądając te moje stare filmiki, tam jest naprawdę sporo błędów. I ja mówię to czysto, po prostu też do siebie, że te filmiki właśnie wymagają poprawy, aby one stawały się coraz lepsze, bo kanał też się zmienia, rozwija się i właśnie o to przede wszystkim w tym chodzi. No i właśnie, bo staram się jak najszybciej to wszystko odnowić, to wszystko znowu nagrać, abyście mieli te filmiki już na tacy, już poprawione. Abyście też byli dumni z tego, że możecie, że po prostu możecie oglądać dobre filmiki i że jest to tam wszystko tak, jak powinno być powiedziane, treściwie i oparte na prawdzie. Kolejna sprawa jest taka, że zbliżamy się już bardzo, bardzo, bardzo wielkimi krokami do 2000 widzów. I kto, ktoś z Was w komentarzu, przepraszam, że nie pamiętam niku, ale, no, do tych komentarzy tam trochę było, zasugerował takie coś, że Powinna powstać grupa na Facebooku zrzeszająca właśnie Was, jako moich widzów i mnie, która też właśnie pomoże nam jeszcze się bardziej zintegrować. I sądzę, że kiedy te 2000 widzów wybije, to jest naprawdę dobry pomysł, bo y, będziecie mogli mnie pytać też o moje y, jakby pr bardziej prywatne życie. Też tam będziecie mogli poznawać inne osoby, które mnie oglądają, też będziecie mieli ze mną większy kontakt, jeżeli będziecie chcieli. I z moimi przyjaciółmi, którzy po prostu pracują. IWANIMA24 i współpracują również ze mną jako graficy i lektorzy i montażyści. Także taka grupa powstanie, yy, a czy taka grupa już powstała, tylko po prostu zostanie aktywowana po moim przyjeździe, bo też jakby musi być trochę nadzór tego i trzeba zrobić grafikę i yy, regulamin tej grupy. No i o czym jeszcze chciałam powiedzieć? A, yy, również jest taki pomysł, aby. A znaczy ja już tam, o tym pomyślę mówiłam w poprzednich filmikach, że chciałabym zrobić taki kącik też was, wasz na moim kanale. I ten kącik właśnie będzie dotyczył tego, że wy przesyłacie mi jakby swoje rysunki, swoich postaci z anime, mogą też być również być rysunki nawiązujące do mojego kanału. I jakby większość prac, nawet wszystkie, chciałabym po prostu w kolejno w filmikach publikować. I raz w tygodniu po prostu będziecie wybierać. Pracę, która Wam się najbardziej podoba, no i ta praca będzie zamieszczona na moim Facebooku, czy będzie po prostu oni dość głośno na kanale. No i autor zostaje tam pochwalony, też no, przeze mnie, przez Was i też jakby będzie taki prestiż. Możecie również podsyłać linki do swoich kanałów, jeżeli, jeżeli rysujecie i pracę mi podeślecie. To też będzie jakby dla Was, swego rodzaju, m, taka mała reklama i też Wam to może oczywiście pomóc w dalszej realizacji swojej kariery. Także jeżeli byście byli, byli, jeżeli byście byli tym zainteresowani, to przesyłajcie mi na mojego e-maila swoje prace. Ja te prace będę przeglądać razem z moimi przyjaciółmi i po prostu powstaną filmiki, w których te rysunki będą zamieszczane. Technika może być naprawdę dowolna, może to być malarstwo, rysunek, nawet rzeźby możecie zrobić. Po prostu grafika komputerowa. Ostatnia sprawa jest taka, że chciałabym Wam podziękować za to, że... Jesteście ze mną tak długo, bo są osoby, które są ze mną od początku i ja się naprawdę czuję bardzo wyjątkowo, bo organizowałam też dużo akcji, miałam dużo pomyłek, dużo konf razem było i po prostu pomimo tych moich upadków czy błędów w tym nagrywaniu, to te osoby nadal ze mną są, nadal są wiedymi widzami i pomagają mi się po prostu kształcić, i też coraz więcej młodych osób dochodzi. Do tego grona i po prostu mnie wspiera, no i jakby pomagamy sobie nawzajem, bo ja też Wam polecam jakieś serie, Wy mi te serie polecacie, też rozmawiamy o tych seriach I po prostu tworzymy taką zgraną, jakby, zgraną grupę i nie ma takiego dystansu też pomiędzy mną jako osobą, która nagrywa, a Wami po prostu, którzy słuchacie, bo Wy też macie dość duży wpływ na mój kanał, bo w końcu ja nagrywam dla Was Także też robię większość pod Was No i jeszcze... Na końcu chciałabym Was spytać, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, bo jeszcze też y, kącik kulturowy chcę wprowadzić. Po prostu on będzie opowiadał y, nie tyle co o samej anime i Manze, co właśnie też o kulturze Azji, Japonii, i też będzie go prowadził jeden z YouTuberów pod moim nadzorem. I chciałabym Was po prostu spytać, co byście chcieli w takim kąciku usłyszeć. Czy chcielibyście, aby nam było na przykład instrukcje, nie wiem, jak zrobić kimono, czy o japońskich słodyczach wszystkich, czy po jakieś historie? Japońskie legendy No i co jeszcze byście po prostu chcieli u mnie na kanale zobaczyć I moi kochani, ja te komentarze wszystkie mówię, że będę je czytać dopiero tak za tydzień Bo ja naprawdę nie będę miała tam gdzie dostępu do internetu mieć Także postaram się na nie odpowiedzieć właśnie odpowiedzieć jak najszybciej No i też jakby postaram się dla zainteresowanych zrobić taki filmik z Paryża, gdzie Luna tam biega, biega po tych wszystkich sklepach i po prostu robi rozróbę jak zawsze. No i dla tych, którzy wiedzą, że planuję jechać na Animatsuri wraz z Miku, Jest to też fanda Berka z YouTube'a. I moja ukochana siostrzyczka. Także będzie, będzie mnie też można spotkać na Animatsuri, Też planuję robić cosplay. Także, jeżeli będziecie chcieli podejść, to się nie krępujcie, bo ja pewnie będę bardziej skrępowana niż wy. Także, mam nadzieję, że miło też spędzimy czas na konwencie, no i na moim kanale. I jeszcze, kochani, jeszcze jest to kolejna sprawa organizacyjna, że odnowiłam mój kanał i też wszystkie strony powiązane z nim, czyli odnowiłam Facebooka, usunęłam wszystkie stare posty, które dość zaśmicały trochę. I przede wszystkim założyłam nowego aska. I ten nowy ask. Jest po prostu po to, aby tam były pytania dotyczące mojej działalności, różnych anime, serii. A wszystkie pytania prywatne, które chcecie kierować w moją stronę, to podałam wam w tym, yy, w opisie tego filmiku, link do mojego profilu na Facebooku. Jest to profil yy, specjalnie stworzony dla Was. To nie jest mój profil prywatny, bo to też tam, tam są inne rzeczy. I możecie śmiało do mnie napisać i się po prostu spytać, yy, jeśli chodzi o moją osobę. No, i jeszcze też, y, jakby udostępniam wam mojego Instagrama. Tam po prostu będą rzucane głównie rzeczy związane tam z kanałem, zanim mangą, ale też jakieś moje prywatne zdjęcia. I jakby ma to po prostu też na celu jeszcze bardziej zintegrowanie mnie z wami. I no, w sumie chyba to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze na cierpliwie czekać. I kiedy powrócę, to zrobimy razem naprawdę mm, wielki szał i po prostu. No ten kanał będzie coraz bardziej się rozrastać, będzie coraz lepszy, no i my też będziemy coraz lepsi. Także, kochani, do zobaczenia i do usłyszenia!